Dzień dobry moi mili, a co ja dzisiaj taki podekscytowany? Ano dlatego, że mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. A mianowicie, uwaga, uwaga, mamy konkurs! Konkursiwo przed finałem Ligi Mistrzów, przed meczem Liverpool-Real Madryt. A głównym sponsorem naszego konkursu jest oczywiście nasz główny sponsor kanału, czyli legalny bukmacher fuksiarz.pl. Co mamy do rozdania w tym konkursie? Nagrodą jest 5 razy po 50 zł. 5 razy po 50 zł, tak? Słyszeliście dobrze? Fuksiarz rozdaje 5 razy po 50 zł. Znowu to powiedziałem. A teraz słuchajcie uważnie, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć tę kasę. Przede wszystkim w konkursie biorą udział osoby pełnoletnie. Następna sprawa jest taka, że biorą udział osoby, które mają zasubskrybowany ten oto kanał na YouTubie, tak? I w tym momencie klik, klik. W konkursie biorą też udział osoby, które pod tym filmem zostawiły łapkę. Najlepiej łapkę w górę, bo mam nadzieję, że film będzie się podobał. I teraz tak, w komentarzach, przechodzimy do głównej sprawy, w komentarzach typujecie dokładny wynik meczu Liverpool-Real Madrid, dokładny wynik, ale to nie wszystko. Podajecie też minutę, w której padnie pierwszy gol w tym meczu, ok? Czyli dokładny wynik i minuta, w której padnie pierwszy gol. I to bierzemy pod uwagę, nie musicie typować strzelców. Nie, nie, nie. Pamiętajcie, że czas na typowanie macie do momentu startu meczu, czyli do soboty do godziny 21. Jeżeli ktoś w trakcie meczu będzie pisał, wygra Real 4-1, to nie, my tego nie bierzemy pod uwagę. Sorry, ale nie. Tak samo nie bierzemy pod uwagę komentarzy, które będą edytowane. Gramy fair play i od razu piszecie, co Wam przychodzi do głowy i to ma być to. Żadnych edycji. I pamiętajcie, że bierzemy pod uwagę tylko regulaminowy czas gry, żadnych dogrywek. I jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że będzie więcej niż tylko 5 poprawnych odpowiedzi, to jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to bierzemy wtedy pod uwagę właśnie te minuty typowane przez Was, w których według Was padnie pierwszy gol, tak? Jeżeli jest więcej niż 5 poprawnych odpowiedzi, to wtedy te minuty decydują o tym, kto zgarnia nagrodę. A w dzisiejszym filmie mam jeszcze dla Was coś ekstra, a mianowicie podzielę się swoim typem na finał Ligi Mistrzów. Według mnie wygra PSG. Nie no dobra, ja sobie robię. To teraz usiądźcie wygodnie i właśnie teraz przenosimy się do Paryża. Zobaczcie, co tam znowu się dzieje w tym Paryżu, bo jak zwykle jest ciekawie. Uwaga, uwaga, lecimy i czekajcie na mój typ na finał Ligi Mistrzów. Jak już wszyscy dobrze wiemy, Kylian Mbappé zostaje w PSG do 2025 roku. Nowa umowa z Paryżanami daje mu nie tylko tony pieniędzy, ale i całkowicie nowe możliwości. Francuz staje się główną twarzą projektu o nazwie Nowe, lepsze PSG na sezon 2022-2023. Mbappé nie tylko będzie liderem na boisku, ale również poza nim. Do tego ma mieć realny wpływ na kadrę PSG, czyli jego zdanie w temacie kto zostaje, kto wypada, będzie się jak najbardziej liczyć. Chociaż on nie chce tego otwarcie przyznać. Jestem oczywiście centralnym elementem projektu, ale to nie oznacza, że jestem od wszystkiego. Trochę mi to przeszkadza, bo przecież wciąż jestem piłkarzem. To, co czyni mnie tym, kim jestem, to fakt, że pozostałem piłkarzem. Nie zamierzam teraz o tym dyskutować. Słyszałem już wiele rzeczy. Niestety, już zaczęło się gadanie, Kylian go nie chce, Kylian go chce. Nie jestem dobry w rekrutacji, jestem dobry na boisku. Jak widzicie, trochę nam się Kylian zaczął tym wszystkim irytować, bo cały kibicowski świat już drze łacha z tego, że PSG dało piłkarzowi aż takie przywileje. Po drugie, Mbappé zdaje sobie sprawę z tego, że no słabo wygląda to wizerunkowo. Nie dość, że odrzucił Real i w Madrycie na razie nie ma po co się pokazywać, to jeszcze ta cała informacja o tym, że miałby kształtować kadrę PSG na przyszły sezon. Jakby już mało było mu krytyki. Wiadomo, że głośno teraz nie powie, tak, mój głos będzie się liczyć przy tworzeniu drużyny. Ale przecież nowym dyrektorem sportowym PSG ma zostać dobry przyjaciel całej rodziny Mbappé, Luis Campos. I nie mówię, że po znajomości facet będzie robić wszystko to, co mu Francuz powie, ale na pewno panowie będą wspólnie konsultować wiele spraw. No więc, kogo by tu wywalić z PSG? Według Le Parisien Portugalczyk już sporządził listę 9 piłkarzy, których należy się tego lata absolutnie pozbyć. No to jedziemy.
Na początek 23-letni obrońca Colin Dagba, który w tym sezonie Ligue 1 zaliczył dosłownie 3 epizody. W Pucharze Francji też zagrał 3 razy i zaliczył asystę. Co ciekawe, jego agentem jest Pini Zahavi. Tak, to ten od lewego. Dagba to zdecydowanie najmniej znane nazwisko spośród tej całej niechcianej dziewiątki. Bo takie nazwisko jak Kurzawa? No, to chyba wszyscy znają. Nie mam na myśli Rafała Kurzawy. Lewy obrońca już tyle razy miał odejść z PSG i nic z tego nie wychodziło, już nawet nie liczę. Teraz w końcu chyba nadszedł ten czas. Jego najlepszą akcją w sezonie była próba dostania się do ośrodka treningowego PSG 15 minut po czasie. Gdy nikt nie otworzył mu bramy, to Kurzawa po prostu obrażony wycofał się i odjechał tym swoim wypasionym Ferrari w siną dal. Jakich piłkarzy nie chcą w PSG Campos i Mbappe? No właśnie takich jak Kurzawa, mocno już zmanierowanych gwiazdek. Campos szuka piłkarzy, a nie gwiazd. Tak według Le Parisien ma brzmieć dewiza portugalskiego dyrektora sportowego. Następny do odstrzału, Ander Herrera. W tym sezonie tylko 19 meczów w Ligę, 3 gole i 2 asysty. Wartość według Transfermarkt 12 milionów euro. Następny pomocnik, Leandro Paredes, za którego w 2019 roku PSG zapłaciło aż 40 milionów euro. Teraz na pewno tyle nie dostaną, bo Argentyńczykowi został rok kontraktu, ale zawsze coś tam wpadnie, a chętnych pewnie nie zabraknie. W tym sezonie ligowym tylko 15 meczów, 1 gol i 2 asysty, ale tam jeszcze były problemy zdrowotne. O, teraz grube nazwisko, Jorginho Wijnaldum. Moi drodzy, jedna z twarzy tego letniego zaciągu transferowego w 2021 roku. Miał być hit, a już chcą się go pozbyć. A kontraktu wciąż ma 2 lata. Wycena na poziomie 22 milionów euro. I tu też bankowo znajdą się chętni. Nawet z Premier League, oczywiście. No i oto jest, moi drodzy. Przed Wami kupon, który puściłem przed finałem Ligi Mistrzów, przed meczem Liverpoolu z Realem Madryt, u legalnego bookmachera, naszego sponsora fuksiarz.pl. Moi drodzy, co tutaj widzimy? Zaraz będą komentarze. Lipiński, coś ty, na kogo ty typujesz? To nie tak będzie. Słuchajcie, stawiam na Liverpool, a to dlatego, że ja jestem neutralnym kibicem, ale mimo wszystko to moje kibicowskie serce jest gdzieś bliżej Anglii, angielskiej piłki, no i bliżej Liverpoolu. Mimo wszystko. Stawiam też na to, że padnie powyżej 2,5 gola. Także w końcu będziemy mieli finał, który można będzie powiedzieć: o, to jest finał Ligi Mistrzów. A nie jak w tym sezonie finał Ligi Europy. No powiedzmy sobie szczerze, dopiero karniaki niektórych obudziły. No i ten ostatni finał Pucharu Konferencji, no też nie porywa. Powiedzmy tak. Dlatego Wam życzę i sobie życzę, żeby w tym finale Ligi Mistrzów naprawdę padło sporo bramek. Jeżeli miałbym typować dokładny wynik, to 3-1 dla Liverpoolu? Uła, ale w tym momencie kibice Realu podpadłem. Albo 3-2 dla Liverpoolu. Właśnie, żeby było tak cios za cios, żeby się coś działo. O, takiego finału Ligi Mistrzów sobie życzę. 5 niechcianych już za nami, tak? Dobrze liczę. Ale poczekajcie, bo to nie koniec. Kogo jeszcze wypychają z klubu Campos z Mbappe? Wykupiony po okresie wypożyczenia z FC Porto Danilo Pereira. 30-latek ma kontrakt aż do 2025 roku, a wyceniany jest na 14 milionów euro. Paryżanie mieli za niego zapłacić 16. Idrissa Gueye. Środkowy pomocnik pozyskany za grubą kasę z Premier League. Everton dostał za niego aż 30 milionów euro. Teraz PSG na bank nie odzyska tych pieniędzy, bo kontrakt Senegalczyka obowiązuje już tylko do czerwca 2023. Następny w kolejce Julian Draxler. W końcu jakiś zawodnik ofensywny. W tym sezonie walczył z urazami. W Ligę tylko 18 meczów, 2 gole i 1 asysta. No słabiutko. I na koniec najdroższy z tego towarzystwa, spośród tych 9 wykluczonych, Mauro Icardi, wyceniany na 28 milionów euro. PSG miało zapłacić za niego niecałe 2 lata temu aż 50 milionów. W tym sezonie ligowym 24 mecze i tylko 4 gole. Dużo głośniej było o jego dramie z małżonką. Nic więc dziwnego, że w Paryżu mają już dość wesołych państwa Icardi. I pewnie za chwilę Mbappe powie: Wanda, nara. Musiałem. Francuskie media nie wykluczają również transferów Sergio Ramosa, Tilo Kerrera i Abdou Diallo. To znaczy,
ich nikt niby nie wypycha z klubu, ale jakby przyszła jakaś fajna oferta, to się jeszcze w PSG zastanowi. No i na koniec tych naszych porządków transferowych prosto z Paryża, prawdziwa wisienka na torcie. Coraz głośniej mówi się o tym, że tego lata ze stolicą Francji miałby pożegnać się sam Neymar. Podobno Brazylijczyk przechlapał sobie u najważniejszej osoby, czyli u samego emira Kataru. A jak jemu podpadniesz, człowieku, no to koniec z tobą. U Neymara mają mu się nie podobać. Nierówna forma, wiecznie jakieś problemy ze zdrowiem, no i ten mało profesjonalny tryb życia. Co na to Mbappe i spółka? Podobno jak pojawi się fajna oferta, to nie będą robić Brazylijczykowi problemów z odejściem. Gdzieś tam po internetach śmigała ploteczka, że PSG będzie chciało podrzucić kukułcze jajo Barcelonie. Kto nie kocha Neymara? To wyjątkowy piłkarz. Jestem jednak zdania, że wszyscy zawodnicy, którzy chcą wrócić do Barcelony, powinni tu przyjść za darmo. Piłkarze, którzy podpisują umowę z PSG, praktycznie zgadzają się na niewolnictwo. Robią to dla pieniędzy. To są słowa Laporty. A co o tych plotkach uważa ich główny bohater, czyli Neymar? To prawda, że chce zostać w PSG. Nikt mi nic nie mówił na temat transferu. Z mojej strony jest wszystko jasne. Chcę zostać tutaj i chcę dalej grać dla PSG. Ale spokojnie, jest jeszcze wcześniej i jak to mówią, długie transferowe lato przed nami. Zdanie Brazylijczyka może zmienić się jeszcze kilka razy, podobnie jak zdanie działaczy PSG. Podsumowując, w Paryżu zdali sobie sprawę, że obecna drużyna jest źle skonstruowana, bardzo źle rozłożono w niej akcenty. Teraz trzeba pozbyć się tych niechcianych, a przynajmniej większości z nich, i pozyskać nowych, lepszych. Nowe PSG ma być bardziej francuskie, stąd Tchouaméni, Dembélé czy Ekitike, a do tego mają w nim grać piłkarze, którzy będą utożsamiać się z paryskim klubem i będą odporni na te wszystkie pokusy pięknego Paryża. Dość z gwiazdorzeniem, czas coś osiągnąć. I nie mam tu na myśli kolejnego mistrzostwa Francji. Czy im to wyjdzie? Czy Mbappe i Campos stworzą swoją drużynę marzeń? Czas pokaże. A jakby komuś się nie podobało, że ostatnio na kanale jest znowu o PSG, za dużo tych filmów o PSG, to obiecuję, uwaga, w tym momencie obiecuję, że w przyszłym tygodniu na ten kanał powróci jedna z waszych ulubionych serii. Tak jest, moi drodzy, powróci seria Najgorsze. A jaki klub i jakie transfery? No to musicie się przekonać sami. Czekajcie, to będzie najgorszy dzień dziecka. Do zobaczyska. Pamiętajcie, mamy konkurs w komentarzach. Zasady wam świetnie wytłumaczyłem. Dlatego czekam na wasze typy, czekam na komentarze. Do zobaczyska. Van Gogh się żegna.